Polak-Węgier dwa bratanki do wetowania budżetu unijnego. Premierzy Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán na wspólnej konferencji zapowiedzieli wczoraj, że nie ustąpią w dyskusji dotyczącej rozdziału unijnych funduszy. Musimy dbać o spójność Unii Europejskiej. Ona jest również zaszyta w tym prawie weta, które my, jeśli będzie taka potrzeba, oczywiście nie zawahamy się użyć. Według premiera Morawieckiego uzależnienie rozdziału środków od przestrzegania praworządności to niebezpieczny mechanizm. To jest niezwykle niebezpieczne dla spójności całej Europy. To jest złe rozwiązanie, które grozi rozpadem Europy, rozpadem Unii Europejskiej w przyszłości. Z postawą polskiego rządu nie zgadza się wielu samorządowców, w tym marszałek województwa wielkopolskiego. Dlatego polska delegacja w Europejskim Komitecie Regionów zaapelowała do rządzących o odpowiedzialność. Przede wszystkim dlatego, że polsko-węgierskie weto może zamrozić środki z tak zwanego Funduszu Odbudowy. Funduszu, który ma podnieść gospodarkę całej Unii z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Obawiamy się jako samorządowcy o przyszłość, o rozwój naszych samorządów, o projekty inwestycyjne, które każdy ma, myślę, bogatą listę rzeczy, które chciałby zrealizować. Według marszałka przedłużające się negocjacje i polski sprzeciw sprawiają także, że pogarsza się wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wszyscy niecierpliwią się długością tych negocjacji, a tutaj jeszcze pojawia się sytuacja zagrożenia w ogóle dla finału tego budżetu. Tymczasem spór o zasady rozdzielania środków z budżetu Unii to nie jedyny problem Polski. Parlament Europejski wydał rezolucję potępiającą wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Trzeba powiedzieć, że to było polityczne zlecenie Jarosława Kaczyńskiego dla Julii Przyłębskiej. Także ja się bardzo cieszę, że eurodeputowani, także Koalicji Obywatelskiej, ale też z całej Europy bardzo wspierają mocno prawo do samostanowienia naszych kobiet. W dokumencie stwierdzono, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zagraża zdrowiu i życiu kobiet mieszkających w Polsce. Jestem zaskoczony, że poparły tą rezolucję posłanki i poparli ją posłowie Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że gdyby w Polsce taki tekst rezolucji się pojawił, posłowie opozycji, przynajmniej ci z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, wstydziliby się w ogóle nie tylko głosować za takim tekstem, ale w ogóle nad nim dyskutować. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 455 eurodeputowanych. Przeciwko było 145. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.